Tym razem pielgrzymi z Kościerzyny mieli szczęście. Pogoda do pierwszej wędrówki była bardzo dobra. Jedynie na samym starcie przelotnie padał deszcz. Od Starzycy było już znacznie lepiej. W tegorocznej 335. modlitewnej wędrówce na Kalwarię Wejherowską uczestniczyło ponad 100 osób. Każdy idzie po to, aby wyprosić u Boga potrzebne dla siebie łaski. Jestem na pielgrzymce po raz trzeci. Z Kościerzyny wyruszam. Atmosfera jest po prostu świetna, dlatego... Nie wiem, twierdzę dlatego, że ludzie chodzą, po prostu jest super. Pierwszym dłuższym przystankiem na Wejherowskim szlaku była tradycyjnie Stężyca. Proboszcz miejscowej parafii, ksiądz prałat Bogdan Lipski, życzył pątnikom przede wszystkim wytrwałości. W tym roku po raz pierwszy do Wejherowa pielgrzymów prowadzi ksiądz Marcin Wawrzynkowski z parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy. W kościerskiej pielgrzymce uczestniczy po raz pierwszy, co nie oznacza, że nie ma doświadczenia w pielgrzymowaniu. Nie jest to moja pierwsza pielgrzymka. Prędzej pielgrzymowałem do Częstochowy. 10 razy byłem na Jasnej Górze pieszo. Do Wejherowa idę po raz pierwszy i myślę, że jest to zupełnie inna pielgrzymka, wygląda ona zupełnie inaczej. Jest orkiestra, idą feretrony, obrazy. Na trasie gromadzą się licznie mieszkańcy poszczególnych wiosek, które odwiedzamy. Widać tutaj wielką pobożność Kaszubów, naszych mieszkańców tych terenów. Z parafii Zmartwychwstania Pańskiego po raz drugi i zarazem ostatni na pielgrzymkę do Wejherowa wyruszył ksiądz Maciej Stasiak. Tak się złożyło, że w ostatnich dniach otrzymałem nominację proboszczowską do Bytomia na Śląsku, aby tam podjąć ogromne wyzwanie bycia proboszczem, przełożonym tamtejszej wspólnoty. Nie ukrywam, że smutno jest opuszczać te tereny, piękne tereny kaszubskie, ale chcę zresztą pielgrzymkę właśnie ofiarować w tej intencji błogosławieństwa na nową parafię, by rzeczywiście przez Maryję wypraszać potrzebne łaski. Do Wejherowa pątnicy dotarli w piątek po południu, w sobotę uczestniczyli we mszy świętej i drodze krzyżowej na Kalwarii.